Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Jako pierwsze pytanie zadadzą panie posłanki Zofia Czernow i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z Platformy Obywatelskiej. Pytanie dotyczy finansowej pomocy dla przedsiębiorców w usuwaniu skutków powodzi w województwie dolnośląskim. Adresatem pytania jest minister gospodarki. Jako pierwsza zada pytanie pani posłanka Zofia Czernow. Bardzo proszę.